Patrzcie, kto dzisiaj ze mną pracuje. Lidia. I teraz mam jeszcze trochę czasu i biegniemy szybko do Starbucksa. Are you ready? Yes. Let's run. Yeah, we should go. Lidia się zapytała, czy dzisiaj nam dają sztuczne rzęsy, bo się obawia po tej pracy. Patrzcie, masakra, jakie rzęsy. How was it? Heavy. Super. Ja, for sure. Ale różnica, co? Ale jestem zadowolona z tego makijażu. Jest taki delikatny i kobiecy. A poza tym zawsze tu mają takie piękne ciuszki. Więc często właśnie w pracy się inspiruję właśnie jakimiś takimi stylizacjami. W sumie już kilka razy mi się zdarzyło kupić jakieś ubrania ze sesji, więc może dzisiaj znowu znajdę coś fajnego. Dzisiaj mamy takie piękne stylizacje. Jestem pod wrażeniem. W ogóle patrzcie, jakie niektóre figusiny. W tym dniu nasza praca polegała nie tylko na wykonywaniu sesji zdjęciowej, ale również robiliśmy dwa krótkie wideo. Pierwsze wideo polegało na tym, by pokazać całą stylizację z każdej strony, natomiast drugie wideo było już oparte na detalach. No a po wideo kilka ujęć z przodu, z boku i z tyłu. I tak jak widzicie, podczas takiej sesji zdjęciowej towarzyszy nam stylistka lub stylista, którzy właśnie bacznie czuwają, by wszystko dobrze się układało tak, jak powinno. Lydia, how are you? Amazing! You have amazing outfits, right? Yes. And not so many, not so many, so that's good. Life hack from the model, how to wear something with a makeup. Powiem wam szczerze, że ja nigdy tak nie robiłam, więc dla mnie też to jest interesujące. It's wow, life. Wow, you made it! Lydia! Lidia jeszcze tam pozuje. Ja zaczęłam wcześniej, skończyłam wcześniej. Teraz właśnie piję sobie herbatkę. No a potem po pracy to zamiast wrócić do domu, to właśnie jesteśmy w super okolicy przyszli. Czyli po prostu potem idziemy na miasto. Słuchajcie, 16:42, a my już skończyłyśmy. Lidia, are you happy? Yeah, we finished. Trochę ciężko mi się chodzi, bo dostałam od klienta dwie sukienki, żeby zrobić z nimi reels na Instagrama. Próbujemy z Lidią załapać taksi, ale wszystkie są zajęte. Okay, bye. Okay, thank you. Bye, bye. Adios. Jak ja się cieszę, że się pozbyłam tej torby, słuchajcie. Te sukienki naprawdę były ciężkie i teraz po prostu nie muszę specjalnie wracać do domu, żeby zanieść tę torbę, a mogę sobie pochodzić tutaj. Lidia postanowiła wrócić. Dziewczyny właśnie zawsze tak wracają do apartamentu, ja nie wiem, ja to nie umiem usiedzieć normalnie w domu. To norma tu, że właśnie każdy buczy sobie tutaj, bo po prostu ma taką ochotę. I już się nie mogę doczekać, pójdę do mojej ulubionej tafy, ale też oczywiście po drodze wejdę do sklepów, gdzie mi co wpadnie do oka, a akurat... No proszę, już mi coś wpadło, więc wchodzę. Ja nawet zawsze pierwszego dnia po przylocie to już po prostu idę, wychodzę, zwiedzam. Pies spuszczony ze smyczy. Chodzę w sumie i szukam właśnie te sklepy, które pamiętam właśnie ze zeszłego roku. Ale trochę się zgubiłam, nie wiem gdzie one są, nie wiem która uliczka dokładnie. O, znalazłam, to tutaj! Chyba tu. Nie, to na pewno tu, no to chyba tu. Albo nie.
Jejku, nie wiem, ja się już naprawdę... O, to tu. O, tam mi chodziło, perfekto. Więc słuchajcie, tak sobie chodzę, no właśnie, nic nie kupuję, bo jest tyle pięknych rzeczy, że gdybym ja miała kupić wszystko to, co mi się podoba, nawet jeżeli to jest mega tanie, to za dużo by tego było, przez to, że nagrywam, to też będę po prostu miała tak jakby zapisane to, co mi się podoba i zrobię selekcję, bo naprawdę... Idę już właśnie sobie teraz spacerkiem. Mam tak około 10 minut do mojej ulubionej tajskiej restauracji. O tak, słuchajcie, to jest to, czego mi trzeba było. Jestem już w moim łóżku. Tam stoi moja herbata, bo jak widzicie właśnie jestem u góry. Zazwyczaj właśnie w Models Apartment zawsze jak ktoś się dowiaduje, że musi mieć u góry miejsce, to jest takie... Czemu? Please? No. Ale u mnie jest właśnie odwrotnie, bo za dziecka bardzo chciałam mieć dwupiętrowe łóżko, przy czym nie miałam go i teraz czuję się, jakbym spełniała marzenie z dzieciństwa. Więc jak jestem u góry, to się cieszę. Mimo, że trochę tu trudnia i komplikuje życie, ale jak widzicie, jakoś sobie radzę. I będę teraz się relaksować w taki sposób, że odpalę Netflixa. Ja wiem, że jestem mega zacofana. Trochę szkoda mi czasu na oglądanie seriali, ale rodzice mają, więc po prostu czasem sobie tutaj korzystam z tego i zerkam. Mam tutaj ze mną marchewkę, do której jak widzicie już się dobrałam. Oraz właśnie taki deser, który kupiłam wczoraj. To było w lodówce i teraz wyciągnęłam i widzę, że już się trochę roztopiło. No, to nie jest odkryciem, że to jest karmel, ale te białe to pochota. Nie jest to jogurt naturalny, ale oczywiście jak już tureckie słodycze, to bardzo słodkie. Tyle cukru. Miam, 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 miam.